Upiór w eterze. Waldemar Malicki Show. Dzień dobry Państwu. Pomyślałem sobie, że spotykamy się o tej porze porannej i, i być może słuchają naszego spotkania wyłącznie osoby dorosłe, a być może o tej porze dzieci nie mają co robić i byłyby zainteresowane posłuchaniem takiego spotkania wypełnionego muzyką, no, w jakiś sposób dziecięcą. Użyłem tego słowa dziecięcą, żeby, żeby nie zdradzić jakby podstawowej myśli, bo muzyka może być napisana dla dzieci, ale może być też napisana o dzieciach, czyli opisująca w jakiś sposób dziecięcą wyobraźnię, dzieciństwo, dziecięce zajęcia czy, czy sposób widzenia świata. I pomyślałem sobie, że zajmę się na początek tą właśnie muzyką opisującą dzieci, czyli w zasadzie no zbyt trudną, żeby dzieci je mogły wykonać, ale, ale starającą się opisać prawdziwy świat dziecka bez jakiegoś fałszywego sentymentalizmu, bez infantylnej jakiejś chęci naśladowania zachowań dzieci. Wręcz przeciwnie. Ci, którzy tworzą dla dzieci wiedzą jedną prostą zasadę, znają. Dla dzieci trzeba pisać tak dobrze jak dla dorosłych, tylko lepiej. A więc te utwory, które chciałbym Państwu zaprezentować, to są tylko cztery kompozycje. Moim zdaniem są przejawem najwyższych lotów talentów ich kompozytorów. Co ciekawe, wszyscy ci kompozytorzy to Francuzi. Jakoś tak się dziwnie składa. Jeszcze oprócz nich napisali muzykę, nazwijmy to, o dzieciach. Twórcy niemieccy, przede wszystkim oczywiście Robert Schumann, który napisał wspaniały cykl Sceny dziecięce. Ale Francuzi są najlepsi. Pierwszy z tych Francuzów to Georges Bizet, czyli no, dla nas kompozytor oczywiście przede wszystkim opery Carmen, ale napisał cykl, cykl, który nazywa się Gry Dziecięce, czy też Zabawy Dziecięce, bo to słowo we francuskim jest w zasadzie wymienne. Duży cykl, składający się z 12 utworów opisujących najróżniejsze... Obecnie już w zasadzie, no, powiedzielibyśmy, niezwykle historyczne zabawy. No bo dzisiaj dzieci obawiam się, że najlepiej bawią się przy pomocy jakichś elektronicznych urządzeń, którymi mogą, mogą, dzięki którym mogą się przenosić w inne światy i brać udział w najróżniejszych ciekawych zmaganiach. A tam to było albo huśtawka, chociaż wydaje mi się, że huśtawka już dzisiaj zadziała puszczenie bąka takiego, co się nakręca i bąk sobie lata, albo różne gry, na przykład badminton, czy skakanie przez, przez siebie. Nie bardzo wiem, jak ta, jak ta gra nazywa się po polsku. No, najróżniejsze zabawy, jest też część, która nazywa się Mały Mąż i Mała Żona. No i wszystko kończy się balem. Te 12 absolutnych arcyzjom, moim zdaniem, Bizeta, aż dziw bierze, że że się za coś takiego zabrał. Prawdopodobnie była to dla niego możliwość no, podróży w przeszłość, w podróży we, własną, we własne dzieciństwo i we własne marzenia, których, których okazuje się nie zatracił i nawet nie zdążył zatracić, bo niestety młodo zmarł. Później możemy się przenieść do kompozytora, który który jest jak gdyby początkiem troszeczkę zmian w, w postrzeganiu języka harmonicznego, czyli Gabriel Fauré, który zaskakuje nas za każdym razem w swoich, w swoich doskonałych, do, dojrzałych kompozycjach no, czymś zawsze niezwykłym, niezwykłym w sensie połączeń harmonicznych, w sensie budowy frazy, zawsze to jest jakieś zaskakujące, przestaje być typowe dla końca XIX wieku, czyli taką, nie, nie ma tam Wagnera i, i, i tego, co inni kompozytorzy postrzegali jako atrakcyjne, a jeszcze nie ma, nie ma Debisiego Ravela. Ale jest, 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 jest ewidentny pomost, powiedziałbym, między tymi, tymi twórcami. I Fore w pewnym momencie zakochał się w damie. Damie, która miała dwoje dzieci. Jedno z tych dzieci nazywało się Dolly. To była mała dziewczynka, której Fore podarował cykl kilku utworów fortepianowych, do dzisiaj niezwykle chętnie grywanych na cztery ręce. Utwór Bizeta jest również napisany na cztery ręce i, i wszystkie te kompozycje, nawet jeżeli były napisane na cztery ręce, to i tak później je przerobiono na orkiestrę, bo były za dobre, żeby pozwolić pianistom tylko yy, grać w duecie. Orkiestra również chciała mieć yy, część tego sukcesu. Po, yy, yy, tym krótkim, no w zasadzie nie krótkim, ale, ale zestawie krótkich utworów Gabriela Foret możemy się przenieść do roku 1862, czyli niejako się cofnąć. Ponieważ w roku 1862 urodziła się Emma Moise. To była ta dama, w której... Yy, zakochał się Fauré. I ta dama w wieku 17 lat wyszła za francuskiego bankiera, była bardzo zamożną osobą. No, ten romans z Fauré, troszkę prawdopodobnie męża do niej mógł lekko zniechęcić, ale to jest dopiero początek tematu, ponieważ nieco później, kiedy już skończył się romans z Gabrielem Foré, Emma poznała Claude'a Debussy'ego i tu się zaczęło. Do tego stopnia go poznała, że już potem nie chciała znać żadnego innego mężczyzny, uciekła z Debsiem porzuciła męża. I co ciekawe, w pewnym momencie no, niestety też ją porzucił, do tego stopnia ją porzucił, że Emma udała się na Plac y, Zgody i tam strzeliła do siebie. Zresztą nie była ona pierwszą kobietą w życiu Debisiego, która próbowała popełnić samobójstwo z powodu y, Klaudiusza Debisiego. Czyli no, muzyka Debisiego była tak, tak wspaniała, że kobiety w zasadzie no, czuły się w jakiś sposób y, przez tę muzykę... Y, no, Odrzucone, a w każdym razie zepchnięte na drugi plan. W każdym razie, oboje no, mieli dziecko. Dziecko, które nazwali Emma Claude. I, I dla tego dziecka, dla swojej małej córeczki, którą Debussy uwielbiał, napisał jeden z najwspanialszych cyklów fortepianowych, czyli Kącik Dziecięcy. Tak się nazywa ta kompozycja w której, no, jak to w Musedybisiego, bez żadnego okrzyku, bez, żadnego, bez żadnej napastliwości, przemocy czy agresji, z szeptem opisuje najbardziej intymne spojrzenia na, na świat dziecka, jakie sobie tylko można wyobrazić. No i w zasadzie na tym moglibyśmy zakończyć, ale jest jeszcze czwarta kompozycja napisana przez Federico Mumpu, Federico czyli kompozytor hiszpański, tak należy obecnie powiedzieć, a w rzeczywistości kataloński, a w rzeczywistości... Pół kataloński, pół francuski. Wykształcony w Paryżu notabene u y, Gabriela Foré. a więc w jakiś sposób też pół życia spędził w Paryżu. i Jego twórczość ewidentnie wykazuje wpływy formalne muzyki francuskiej, a powiedziałbym treść jest, jest hiszpańska, czyli są tam pewne zwroty z muzyki y, no, iberyjskiej, tak to nazwijmy, z półwyspu, a forma ewidentnie sięga z jednej strony może trochę do. Debussiego z drugiej strony do grupy 6, czyli francuskich kompozytorów na czele z pulankiem. Zapomniałem jeszcze powiedzieć, że zanim przejdziemy do to, no nie można nie spotkać się z muzyką Maurycego Ravela, który strasznie się zdenerwował, kiedy Debussy porzucił swoją żoną, żonę i, i związał się z Emmą, a później jeszcze porzucił Emmę. No, Ravel był ewidentnie człowiekiem nieporównanie bardziej poukładanym życiowo niż Debussy. I napisał y, również taki cykl, cykl nazywa się Moja Matka Gęś, czyli jest to, jest to zestaw opowieści mówionych przez ową mamę gąskę, zestaw mikrobajek, czy też niewielkich muzycznych baśni, które poru poruszają każde dziecko, a Ostatnia z tych baśni to jest Zaczarowany Ogród i tutaj muszę prywatnie powiedzieć, że to jest jedna z najwspanialszych kompozycji, jakie w ogóle mam okazję wykonywać, czasami na cztery ręce, jest utwór na cztery ręce, a najlepiej, kiedy są przeniesione na orkiestrę i w tym wykonaniu go właśnie posłuchamy. A więc zapraszam do tego, żebyśmy na chwilę zapomnieli, że jesteśmy dorośli i, i stali się tacy, jak jacy byliśmy kiedy jeszcze dorośli, nie byliśmy. Pozdrawiam serdecznie Waldemar Malicki.